środę rozegrano mecze półfinałowe Mirax z Pucharu Polski. W finale rozgrywek zagra czwartoligowa Broń Radom oraz występujące w Campeon PLiZ Okręgowej Centrum Radom. Ekipa Artura Kupca pokonała Iłżankę Kazanów 5-2. A podopieczni Dariusza Łużańskiego wygrali 2-1 z Oskarem Przysucha. Broń była faworytem meczu z Iłżanką, ale wysoki wynik wcale nie oddaje przebiegu zdarzeń na boisku. To właśnie gospodarze objęli prowadzenie w 35 minucie, kiedy to Pawła Młodzińskiego pokonał Paweł Chmielewski. Minutę później wyrównał jednak Norbert Korcz. W drugiej połowie Broń długo nie potrafiła sforsować defensywy ekipy z Campeon PLiG Okręgowej na czele z doskonale broniącym Wiktorem Styczniem. Udało się to dopiero Przemysławowi Wicikowi w 62 minucie. Dwie minuty później Broń prowadziła już 3-1. Samobójcze trafienie zaliczył Konrad Dypa. Gospodarze jednak nie odpuszczali i w 75 minucie zdobyli kontaktową bramkę. Do siatki trafił Miłosz Dębski. Broń wykorzystała jednak napór gospodarzy i w doliczonym czasie gry strzeliła jeszcze dwie bramki. Najpierw trafił Wojciech Kupiec, a potem świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Kamil Czarnecki. Kibice nie narzekali na widowisko, bo dużo bramek. Mecz walki, no ciężkie warunki, no wiadomo, że deszcz padał. No gratuluję drużynie Broni i mam nadzieję, że wygra w finale. Będę się cieszył, że przegraliśmy z finalistą. Ale ogólnie mogę pochwalić chłopaków za walkę, ambicje, pokazali charakter, że jednak można powalczyć z drużyną troszeczkę lepszą, na wyższym poziomie, trenującą troszeczkę więcej od nas. No, zamiast załatwić sprawę tam do przerwy, to wprowadziliśmy troszeczkę takiej nerwowości, bo mając 3-4 sytuacje w pierwszej części meczu niewykorzystane, ale to może nie to, że niewykorzystane, tylko że dobra postawa akurat bramkarza w tym momencie gry. Także tutaj duże słowa takiego pochwały, bo w tej bramce, gdzie byśmy strzał nie oddali, to akurat się znajdował. No, po przerwie powiedzieliśmy sobie, że bardzo szybko się chcemy strzelić bramkę, żeby oszczędzać siły na sobotę. No, udało nam się to tam w połowie, no bo strzeliliśmy na 2-1, poszły zmiany, były sytuacje na inne bramki, natomiast no, tak jak powiedziałem, no, każdy się mobilizuje, każdy chce się dostać do tego finału i grało nam się dzisiaj w pewnych momentach bardzo, bardzo trudno. No, gospodarze się wznieśli na wyżyny, utrudniali nam tą grę, dosyć taka ostra ta gra. No, całe szczęście, że mówię, szczęście się uśmiechnęło do nas i jest zwycięstwo. W takim celu tutaj przyjechaliśmy, plan został wykonany. Gramy w finale, z tego się cieszymy. Do dużej sensacji doszło w drugim meczu półfinałowym. Centrum Radom pokonało Oskara Przysucha 2-1. Jako pierwsi prowadzenie w 27 minucie objęli goście. Do siatki trafił Patryk Czarnota. Gospodarze wyrównali w 53 minucie. Golkiper Oskara Norbert Wnukowski sfaulował w polu karnym Łukasza Hebdę, a skutecznym egzekutorem jedenastki był Mateusz Strzelecki. Decydujące trafienie w 3 minucie doliczonego czasu gry zaliczył Piotr Tworzewski. Tym samym występujące w Campeon PLiG Okręgowej Centrum Radom po raz pierwszy w swojej historii awansowało do finału Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Radomskiego. Przegrywaliśmy 1-0. Bramka, którą straciliśmy, to mówiłem w przerwie chłopakom, że taka trampkarska bramka, bo zawodnik dał się przepchnąć i wpakowali przeciwnicy piłkę do bramki. Natomiast później ewidentny rzut karny, bardzo pewnie wykonany przez młodego zawodnika Mateusza Strzeleckiego. I w drugiej połowie śmiem twierdzić, że chwilami nawet byliśmy stroną przeważającą. No i później troszeczkę szczęścia, w końcówce dokonana zmiana i Piotrek Tworzewski, również młody zawodnik rocznika 99, przechylił szale zwycięstwa na naszą korzyść. Było bardzo dobrze, zakładaliśmy, że drużyna Oskara jest lepsza, ale wyszliśmy, daliśmy radę. No, końcówka była bardzo emocjonująca, bo bardzo dobra sytuacja. Tutaj Marcin Wiatrak dał idealną piłeczkę, żeby tylko skończyć. No i cieszymy się ze zwycięstwa. W zasadzie to w naszym wykonaniu brak słów, bo pierwszą połowę, mimo to, że prowadziliśmy 1-0, to nasza gra jakoś nie rokowała optymistycznie. No w drugiej połowie tam zdarzyły się jakieś błędy, rzut karny, kontuzja potem naszego bramkarza, taka nerwowość, no i skończyło się tam 2-1 dla przeciwników.
Finał Mirax Pucharu Polski pomiędzy Bronią Radą a Centrum Radą zostanie rozegrany w środę 25 października. Mecz odbędzie się na głównej płycie boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza 9.